sali eksperci Tomasz Hajto. Dzień dobry. Prosto z imprezy Andrzejkowej, ale dojechał na czas, niezmęczony. Niezmęczony. Ale są takie rzeczy, że no ja nie wiem, jak ja zagrałem mecz, na drugi dzień miałem rozruch, to całą niedzielę siedziałem w domu, odpoczywałem, bo wiedziałem, że w poniedziałek jest znowu harówka. Nie zawsze, ja pamiętam. Proszę. Nie zawsze. W Niemczech, akurat zawsze. Ja pamiętam, jak na przykład po dużych meczach Bundesligi jeździłeś do Holandii, do takiego klubu z plażą w środku. Z Tomkiem Iwanem, także tutaj dzisiaj wiesz, nie buduj. To jest, taki... poczekaj, no ale to jest... Ale z Tomkiem to się nie liczy. To... Ale jak, no, ale odpoczynek nad jezioro z kładami i nad jezioro odpoczynek na piasku z rodziną, to jest zły odpoczynek? Ale słuchaj, przecież to była plaża w środku, w dyskotece. Tak, jasne. Teraz... W Rotterdamie. Nie, tak czy nie? Jest taki lokal z plażą w środku? Jest z plażą w środku. A skąd ty wiesz? Jest, ale to było po sezonie. To wszystko jest dla ludzi, no ale... Mi się podobał Kamila Glik wywiad, tak? Bo dzisiaj dużo się mówi o kulkach mocy, dzisiaj dużo się mówi o diecie, nie wiadomo czym, a Glik powiedział: schabowy, kapusta, zasmażone ziemniaki i wybierają go, jest nominowany do 11 roku FIFA, więc to nie wolno popadać ze skrajności w skrajność. Dieta i prowadzenie profesjonalne jest potrzebne, ale pójście już w tą dietę, można powiedzieć, wiesz, jak ja mam na to spojrzenie. Tomek, Kamil Glik jest specyficzny, myślę, że on takimi kulkami mocy mógłby się przytruć. On musi jechać swoim rytmem. Ta sama dieta, te same napoje i wtedy idzie. Chociaż tak jak powiedziałeś, że to może być różnie, że sprowadzamy zawodnika, a potem się okazuje, że za blisko ma do Sopotu i za szybko tam dociera, albo jakieś inne przeszkody stają. Albo wziął tam mieszkanie. Tak, albo poznam dziewczynę na molo. No różne są historie i tu już pewne rzeczy się wywraca i się pracuje z nim indywidualnie. Trzeba w regulaminie. Proszę mieszkać w Rumi albo w Wejherowie, w tamtą stronę. Pchać w kierunku Słupska. Myślę, że teraz też można dotrzeć szybciutko. Chodzi o dietę, o trening, o profesjonalizm. Dwa, żeby wiedział, że ty czasami też krzykniesz na niego, a nie tak, że trener krzyknie na młodego, a ty się boisz czasami krzyknąć, mówisz: ty, no bo mi się jeszcze zakopie. Tak? No bo no, takie są raje. To myślisz, że za granicą trenerzy nie krzykną w przerwie meczu i tam, nie wiem, termosem. Ja pamiętam sytuację, kiedyś w przerwie przegrywaliśmy, pamiętam, z Frankfurtem. I pamiętam, taki młody u nas wszedł i grał, który nie dawał sobie rady. Wszedł dyrektor sportowy Rudi Azauer do szatni, wziął termos, jak człowieku gwiznął termosem w stół, termos cały pęknął, kawa się polała po ubraniach, po wszystkim, co było. Myślę, że ktoś się odezwał z piłkarza, naprawdę gwiazdy w szatni były. Głowa w dół, nikt się nie odezwał, cygaro w szatni, pamiętam, jak dziś zapalił, to w ogóle już był ewenement, wiesz, że w szatni zapalił, tak był zgrzany, ale druga połowa się paliło i wynik meczu obrócony, więc... Słuchaj, Timo Werner Romek miał 16 lat. No oczywiście. Staty czas, czas Gevoriana, nie? Tak. Nie, tam chyba przez Sopel lat... Gevorian. Sopel, a nie. Ekipa była dobra. Remontowa, ale nie do piłki. Ale tam generalnie... Tam przychodziłeś, a tam kości, tylko... Pecho, mierzej. No, była ekipa. O, no, ale tam przez kilka lat jednak był taki problem z identyfikacją z klubem. To ludzie w zasadzie przyjeżdżali często po pieniądze i wyjeżdżali. I może to gdzieś hamowało rozwój. Gdyby wtedy ktoś powiedział panu, że Robert Lewandowski to będzie gwiazda Bayernu, jeden z najlepszych strzelców w historii Bundesligi i przebije, jeśli chodzi o liczbę bramek Włodzimierza Lubeńskiego w reprezentacji Polski, to co by pan odpowiedział? Że chyba nie. No, większość tak mówi. Że chyba nie. Fotkę mam. Nie, no bo wiadomo też, no, jak chłopak wygląda fizycznie, nawet jak trenuje, nawet jak ćwiczy, nawet jak spędza czas w siłowni, wiadomo, jak wygląda, jak ma 18 lat, no to... To nie będzie miał nigdy więcej testosteronu i siły niż facet 30-letni. Tak jest i to był dobry poligon. Zresztą Znicz wtedy był najmłodszą drużyną. My jak zdobywaliśmy awans, to średnia wieku w meczu w Piotrkowie, pamiętam, gdzie wygraliśmy i tam przypieczętowaliśmy ten awans, to była 20 chyba 1 lat. To były jeszcze nastolatkowie, którzy grali, bili się o ten awans i wywalczyli ten awans. To ich też nakręcało. Mieliśmy zajęcia na siłowni, to oni sobie bicepsy pokazywali. No, to była ich pasja i wielkie dążenie do tego, żeby gdzieś daleko zajść, a przecież wtedy Legia w Warszawie, Polonia wtedy była w pierwszej lidze z nami. Mieli tu pod nosem kluby, do których mieli... Musiał się uczyć, nie? To musiał ma tu się, musiał, musiał się uczyć. No, musiał się uczyć. Akurat od Roberta dostałem i pyta się, czy z siatką było, nie? Napisał mi Robert. Do kamery tam tutaj ładnie. Nie wiem. Nie wiem, do której. Nie jesteś ojcem sukcesu, ty się przyczyniłeś, widzisz. Każdy się przyczynił. Tylko, że wiesz, ja wtedy kończyłem i napisałem do Roberta, nawet SMS-a mu odpisałem, mówię: Robert, to ty się cieszy, że siatę założyłeś starszemu panu, no bo ja wtedy już miałem 37 lat, on grał w Lechu.
jeden z najtańszych zespołów wtedy w lidze. I najtańszych trenerów. Zdecydowanie. I najtańszych trenerów. Jeszcze jak miałem budżet 500 zł miesięcznie na odżywki, to jeszcze czasami potrafił łyżeczkę odżywek gdzieś tam sobie przygarnąć. To też takie były. Ale wtedy byliście, sam powiedz, no, czasami mniejszy talent, a większy charakter do pracy i takie samo zawzięcie, że ty chcesz, że to... Ja pamiętam w Hutniku Kraków, Mati, zostawałem po treningach, to się ze mnie śmiali, tak, więc... Z ciebie? Ktoś się śmiał? Tomek, niemożliwe. No nie no, mnie nazywali Janosik, nikt nie wie w Hutniku, tak. Dlaczego? Proszę, że niby tylko Zabierałeś bogatym, oddawałeś nie, biednym. Nie, tak? Że zabierałem te deski z getrami, z butami i jeszcze kości kiereszowałem, nie? No, no takie czasy były, tak, ale gdzieś... Jak masz jakiś azymut dobrany jako piłkarz i mega bardzo chcesz, to naprawdę można do tego celu dojść. Ja z nim akurat mam tak, że go miałem w Górniku, uczył się koło mnie grać, miał 18 lat. No ja jako już doświadczony zawodnik, który no skończył z poważną piłką, wrócił do kraju, bo kochałem grać w piłkę, więc chciałem sobie jeszcze pograć po prostu dla przyjemności. I się stał koło mnie czasami, pamiętam, błędy robił czasami no takie, które no wiesz, niewybaczalne, tak? Chciał uspokoić sytuację, obrócił się, pamiętam mecz z Legią, Janek Urban był w Legii. U nas trenerem był chyba Rysiek Wieczorek. Przyjął piłkę, chciał na spokoju zagrać do bramkarza do tyłu, żeby do Peskowicza, żeby to uspokoić, a zapomniał, że tam ten Trzyniama stał, który po prostu jak zwykle nigdy nie wrócił po akcji i on stał koło bramkarza jeszcze i dał mu pod nogi, ten się obrócił i strzelił do pustej. Więc zdarzały się takie sytuacje, no, szło czasami włosy wyrwać, ale był naprawdę chłopak tytan pracy, który mega chciał, potem był u mnie w Jagiellonii. Nie miał pierwsze pół roku. Ty zbierał kartki, nie? Jak zbierał, ty, nie, no, zbierał. Było. Żółte kartki, tak, to też taką nalepkę do mnie przylepili, że nie wiadomo ile było czerwonych. No, żółtych miałem 90, a czerwonych w całej karierze może miałem 4, max. No to no, ja wydaje mi się, że na tyle meczy, które zagrałem, to i tak jest naprawdę niedużo, jak na obrońce, gdzie tam grało się naprawdę na zawodników, że jak czasami odpalili motorynkę, to tylko widziałeś numer nogi z tyłu, nie? No bo takie są relacje, tak? Na takich zawodników grać. Ale z ośmiu było właścicieli klubów, tak, że praktycznie mieli klub na... Sabry Begdasz, Pogoń Szczecin. Antoni Ptak, ŁKS Łódź, Mistrzostwo Polski i mecz z Manchesterem United. No wiesz, Mati, Silvio Berlusconi lądował helikopterem. Bo to tak się odbywało. Na Bunga Bunga. Na stały fragment gry. Nie, lądował w Milanello i pierwsze co robił, to dziennikarze go odpytywali o skład i mówił skład, i że mu się nie podoba taktyka trenera. Potrafił rzucić to. To wiesz, jaka bomba ja, była. Ja pamiętam czy to był Angelotti, czy to był... obecnego wiceprezesa PZPN-u Marka Koźmińskiego, też był właścicielem Górnika Zabrze i też trener Fornalik dużo z nim dyskutował na temat składu i chciał jako właściciel znać. Dzień przed meczem wybory personalne trenera i argumentacja. Właściciel, reprezentant, piłkarz, no to wiadomo, że trochę inaczej jest odbierane i bardziej wnikliwie wchodzi w to wszystko, bo to go bardzo interesuje, bo też można powiedzieć, że jest bardzo blisko tego i się zna na tym. Czyli tutaj dużo nauki. Dobrze, a powiem tak jeszcze na koniec. Pojawiły się na pewno w klubie poprzez wejście nowego właściciela pieniądze. Ale chcę też zapytać, czy rzeczywiście pojawiła się, a w zasadzie czy pojawił się... Wody? Poproszę. Czy pojawił się, trudne pytanie widzę. Czy pojawił się nędza? Nędza, czyli Piotr Włodarczy, bo to jest taka tajemnica Poliszynela. Dlaczego to jest, pseudonim nędza? No właśnie, że to jest ten doradca tutaj nowego właściciela. Czy on z kolei z panem się, Piotrek, kontaktuje, rozmawiacie, czy nie? Rozmawialiśmy 3 razy przez telefon, ale to było wcześniej, dużo wcześniej. Raz widzieliśmy się w Warszawie przy okazji meczu w Legii Warszawa, bo nasi synowie grają w jednej drużynie. I tam też trochę porozmawialiśmy. Wyżyński junior też bramkarz? Też bramkarz. I widziany był nędza w Gdyni, ale się nie spotkaliśmy w Gdyni. No zobaczymy, tak jak tu właściciel powiedział, że nie wiadomo, jak to będzie w najbliższej przyszłości. Miał wejść do szatni naprawdę i umiał nas zmotywować. No, umiał tą drużynę zjednać, bo trzeba powiedzieć, że nie zrobiliśmy przy nim jakiegoś wielkiego rezultatu, co chodzi o reprezentację, ale no, jego odprawy, pamiętam, no, przechodziły, nie wiem, czy nawet wypada się śmiać w takiej sytuacji, no, ale przechodziły naprawdę one chrążą dzisiaj w piłkarskim świecie. Tomek, ale ja byłem na takiej odprawie. Ciebie nie było akurat. Znaczy ja byłem odprawa przed Anglią na Legii Warszawa, to 0-0 to utkwiła mi w pamięci do dzisiaj. To jest coś,
czego nie wiem, czy to się da opisać, tą całą sytuację, całą odprawę. No bo wiesz, to jest tak też. Przecharyzmatyczny człowiek. Niektórzy się śmiali, a inni powiedzą, to był ten prototyp na przykład, nie wiem, zrzucania presji czy brania presji, który był, potem przez lata kilka był podziwiany na przykład u José Mourinho. Ale słuchaj, on był niesamowitym motywatorem, to trzeba mu oddać. Też pokolenie olimpijskie potrafił wykorzystać, zdobył srebrny medal olimpijski na igrzyska. I wyprodukował naprawdę tam 25 piłkarzy. A ja muszę wam powiedzieć, ja nie byłem na odprawie przed meczem z Anglią, ale byłem na takim turnieju w Tajlandii, byłem na odprawie przed meczem z Brazylią, mecz przegrany 0-2. I później mecz o trzecie miejsce na turnieju z Nową Zelandią. Trener Wójcik wszedł na odprawę i powiedział tylko jedno zdanie. Panowie, nie wygłupiajcie się, nie macie prawa tutaj przegrać tego meczu, bo jesteśmy biało-czerwona flaga, o szczegółach Edward Kleidist. Znaczy, zrobił to rzeczywiście... Taką delikatną odprawę byłeś, nie słyszałeś. Ja powiem tak, przed meczem z Izraelem wyświetlił nam krzyże na ścianie. Była i bitwa pod Grunwaldem, i dwa miecze. Przed Anglikami, pamiętam, jak gdzieś szukał w szatni kogoś, kto ma szparę między zębami i miał sprowokować Beckhama przy wyjściu z Nalegis, bo Nalegis... Komu przypadła ta rola? Proszę, no, nie chcę tam nazwiskami mówić, ale wiem, że plan był taki, żeby podejść do niego, splunąć i coś powiedzieć tam o żonie. No to dziwny plan na mecz, bo raczej się spodziewałem jakiejś taktyki. No ale powiem, przed meczem z Czechami wtedy Nalegi też, znaczy mi utkwiły te odprawy ze wszystkich najbardziej, bo ja powiem jedną rzecz. Kwintesencją było jedno. Dźwignąć polską piłkę po wielkim kryzysie i to był pierwszy trener po tych naprawdę suchych latach, gdzie mieliśmy szansę wyjść z grupy. Taką naprawdę, bo pamiętasz, zagraliśmy na Legii 0-0 z Anglią, gdzie wiesz dobrze, że powinniśmy ten mecz wygrać. Można było wygrać. Mieliśmy naprawdę trzy super sytuacje. I jechaliśmy na mecz ze Szwecją, brakowało nam punktu. Nawet nie zwycięstwa, tylko punktu. No i niektórzy mówią, że przez ciebie nie było remisu. Bo kopnąłeś Ljungberga i się zaczęło. Ja? Nie pamiętam w ogóle. Nie pamiętam, czy grał Ty Ljungberg. Ty mecz z Rosją pamiętasz, nie? Za... Proszę? No, mecz z Rosją, za trenera Wójcika. Można powiedzieć, mój taki najlepszy w reprezentacji. Nie czekać na losowanie i wtedy... Nie wiem, kto będzie losował, jak to będzie wyglądało. Ciepłe, zimne kulki. Araś chyba nie przyjedzie, bo kiedyś Araś to Araś show nie. zrobił. Araś ale chyba nie wpadnie na to losowanie i trzeba czekać. Nie wiadomo, kogo prezes zaprosi. Ja. Aubameyang strzela bramkę w derbach na 1-0 ręką. No nie, doktor Markus Merk mówi, że to była przypadkowa, bo widziałem w przerwie. Jak to przypadkowa ręka? Doktor Markus Merk, słynny sędzia, który ci sędziował ileś meczów. Nie, który mi w moim trzecim meczu, nie, w 11 meczu, w 9 meczu w Bundeslidze dał mi dwie żółte i czerwone. No. Dokładnie się nazywa doktor Merk i jest stomatologiem. No. Mniejsza o to, pamiętam go dokładnie. Mniejsza o to, no, jest, nie ma czegoś takiego, że strzeli, że ręką, Mati, dla mnie... A on cię kanałowo leczył. Ale poczekaj, jako piłkarza. Nie ma go leczył. Poczekaj, nie, dla mnie jako piłkarza byłego, to mówię teraz, tylko o piłkarza. Nie ma czegoś lepszego, też grałeś w piłkę. Nie ma czegoś takiego jak strzelenie bramki ręką przypadkowo. Nawet jak nabita. Nawet jak nabita ręka, no nie możesz ręką strzelić bramki. Piłka nożna. No nie możesz bramki strzelić ręką, że on powie, że przypadkowo. A i Siemaszko? To nie była przypadkowa. Pół przypadkowa i... Ale by się obronił z tego. Mamy bar. Ale nie, ale poczekaj jedną rzecz. Ale wracając na chwilę... A Aulis Irlandią? Nie, nie, no ja rozumiem. Tak. Ale wracając na chwilę do tego chłopaka, to masz skarb w ataku. Dlatego gościa, jak jego cieszy gra w piłkę, to się aż naprawdę przyjemnie patrzy. Ja się dziwię, że on dopiero gdzieś teraz tak wypłynął, że naprawdę tak decyduje o sile i obliczu drużyny Arki. Ja pamiętam sytuację, kiedy przyszedł sędzia do szatni u nas i powiedział, że nie wolno grać do bramkarza i już nie będzie łapał piłki do rąk. A wszyscy, to jak my będziemy grać? Ja pamiętam dzisiaj, jak przed oczami mam tą sytuację, jak przyszedł, mówię, jak to nie można do bramkarza? Mówię, to jak ja będę do niego podawał? On mówi, może wszystkim, ale nie rękami. I wtedy urosłeś, bo ty nigdy się nie bałeś grać, zrozumiałeś. Nie, tylko ja wam mówię o sytuacjach takich, no wszystko się zmieniało, tak? Wyprostowaną nogą nie wolno było iść, tak? No przecież to cały czas ta ewoluuje ta piłka i dzisiaj ja uważam, że VAR jest konieczny w tych sytuacjach takich najbardziej kontrowersyjnych albo niepewnych, bo piłka wyszła na taki wysoki poziom, zauważcie, że często zdarzają się wyniki 1-0 po jednym malutkim błędzie. Jak sędzia jeszcze dołożyłby do tego jakiś błąd, no to można naprawdę poszkodować drużynę, która na przykład w danym dniu by nie zasłużyła na to, żeby przegrać właśnie jakimś tam błędem, nie wiem, bo dzisiaj mówimy, zobacz, ewidentny spalony, 32 centymetry. Nie? No to Leszek to boli, nie? 32 centymetry, a to wystarczy się przechylić do przodu.
5 minut nam zostało do końca, bo musimy trenera tutaj puścić na turniej, żeby się jedziemy zdążył, wszyscy na żeby, turniej, się, żeby się zdążył rozgrzać. Piekario jeszcze musi dojechać, tak? Też by Piekario, to jak Mariusz zapraszamy nie, na Bemowo, na ten turniej. Mariusz wystarczy, że stanie w kolej, dostaniesz tam do nogi. Jak Brazylianu.